Cześć, z tej strony Paweł Golański. Dzisiaj druga część podglądania chłopaków, co robią między treningami, jak odpoczywają. A więc zaraz przejdziemy po hotelu, zobaczymy, czy niektórzy śpią, może grają w karty, może robią jakieś inne rzeczy. Dzisiaj jest przedostatni dzień obozu, więc to zmęczenie już jest dużo większe i myślę, że tutaj większość chłopaków śpi, ale ich pobudzimy. Zapraszam. Jesteśmy przed jednym z pokojów w chocie, zobaczymy, kto tu jest. Malary Jamro. Dzień dobry. Witam, wielcy piłkarze. Powiedzcie, jak spędzacie ten wolny czas, co robicie w wolnym czasie, jak to wszystko wygląda, czy zmęczenie jest już dosyć duże, czy Jamro, na przykład jesteś świeżynka i możesz iść pobiegać tak sam dla siebie. No właśnie, mam do ciebie takie pytanie, bo wczoraj rozmawialiśmy z Sobolem a propos tych lekcji, których ci udziela. Powiedz, jak to w ogóle wygląda, czy coś z tego wyciągnąłeś, czy już czujesz się lepszym zawodnikiem? Właśnie nie bardzo rozumiem, o co chodziło w tym waszym śmiechu na ten temat. Ale nie, śmiech to był związany z czymś innym. Zdecydowanie. No myślę, że Paweł wywiązuje się z funkcji trenera. Fajne ćwiczenia prowadzi ze mną i tutaj Piotruś też nam pomaga delikatnie. Czyli efekty będą w lidze? No miejmy nadzieję, że efekty będą. No dobrze, elegancko. Teraz mam pytanie, Malar, do ciebie, bo ostatnio założyłeś opaskę kapitana. Widziałem jeszcze, że chodziłeś po holu z ręką tak 2 godziny, a więc nie wiem, czy to takie było wielkie przeżycie dla ciebie? No na pewno, założyć opaskę kapitana, coś fajnego i ręka później trochę bolała, no ale... Chociaż przykro mi jest, bo nie wygrałem losowania i początek nie był zbyt udany, no ale cóż, może jak się uda jeszcze raz założyć, to będzie lepiej. Czyli Kuzi jest zagrożony teraz, tak? Znaczy zagrożony, no spokojnie, małymi kroczkami dojdziemy może kiedyś do kapitana. Ale muszę popracować nad losowaniem. No dobra, odpoczywajcie dalej, widzimy się później na basenie, bo dzisiaj mam zajęcia w wodzie zamiast ciężkiego treningu. Później się widzimy. A jak się czujesz jako reporter? Wiesz co, no tam padły takie słowa wczoraj, że wiesz, że lepiej mi to wychodzi niż gra w piłkę, a więc nie wiem, jak to dalej będzie. To się okaże. Drugi odcinek. Jest korzeń. Korzeń, no może Maciek coś nam powiesz a propos siłowni, bo ty możesz się wypowiedzieć. Nie lubię, nie przepadam. Bo korzeń jest naszym ochroniarzem, a więc... A więc tak. Dzisiaj chłopak mu tego na pewno nie stanie. Dobra, idziemy. To wiesz, tam szlaki przetrzyj, czy wiesz, czy nikt nas nie zaczepi. Proszę kamerzystę. Dobra, zapraszam do kolejnego pokoju, zobaczymy, kto tutaj jest. Zapukamy, żeby nie było przypału. Siema. Siema. No, widzę, że Michał jeszcze śpi, to pójdziemy do sierpinki. Słuchaj, bo tam chodzą suchy sierpień, że ogrywasz wszystkich w karty i już chłopaki już nie chcą z tobą grać. A więc, no nie wiem, może zmienisz dyscyplinę teraz zamiast piłki na karty. Nie, myślę, że to jakieś pogłoski są, bo przez ostatnie 2 turnieje niestety przegrałem. Tak, no nie wiem, tak mi kaka mówi, że już przegrał z tobą tyle razy, że już nie siada do stołu. Nie, tak jak powiedziałem, troszeczkę ściemnia, ostatnio wygrał turniej, także troszeczkę będzie na plusie. Dobra, teraz takie trochę ci dam niewygodne pytanie, bo wiesz, jesteś nowym zawodnikiem, no i musisz powiedzieć, kto tutaj twoim zdaniem jest najlepszym zawodnikiem, jak byś ocenił w ogóle tą drużynę? No muszę szczerze powiedzieć, że drużyna jest bardzo dobra, no i śmiem powiedzieć, że najlepszym zawodnikiem chyba będzie Paweł Golański, który jest teraz redaktorem. Spodziewałem się takiej odpowiedzi, szczerze mówiąc, dobrze, sierpień, punktujesz. Dobra, Michał, teraz z tobą porozmawiamy chwilę, bo jest nowa pozycja i nowa ksywa Roberto Carlos, a więc nie wiem, jak ty to widzisz dalej, czyli co masz się bać, wiesz, o tą lewą stronę. Jezu się musi pilnować, bo tutaj widzę, że pierwszy mecz mi nie wyszedł, ale coraz lepiej się czuję na tej pozycji, także Jezu się musi pilnować chyba. No właśnie byłem przed chwilą u niego, już zastanawia się nad zmianą pozycji, czy do ataku czasem nie iść, a więc no tutaj musisz walczyć i wiesz, i miejmy nadzieję, że w kolejnym meczu może uderzyć coś z dystansu i wiesz, i będzie pretekst dla trenera, że ta pozycja jednak dla ciebie. No mam nadzieję, że tak będzie i zobaczymy, tak jak mówisz, w przyszłym meczu zobaczymy, może Lisy już na początku sezonu siądzie na ławce. Dobra chłopaki, odpoczywajcie, widzimy się później na basenie. Jesteśmy przed pokojem Grzesia Lecha chyba i Panoczka.
Cześć chłopaki. Ja myślę, że to nie jest dobre miejsce na... Nie, najpierw ten, rozmawiasz panoczek przez telefon czy przez Skype'a, tak? Dobrze, to ci nie będziemy przeszkadzać, żebyś później nie mówił. No ale jest Lesiu, który przegląda jakieś strony sportowe, a więc tutaj dam Grzesiowi takie pytanie, bo wiesz co, tutaj dużo opinii po tym sparingu padło, że grasz strasznie brutalnie, ta czerwona kartka w 20 minucie, czy chciałbyś te pogłoski jakoś uciąć, no bo wiesz, no, ogólnie jesteśmy drużyną bardzo techniczną i takie opinie nas trochę bolą. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry redaktorze. No na pewno, no pierwszy raz zdarzyło mi się w życiu, że otrzymałem czerwoną kartkę, tym bardziej za takie brutalne wejście, no ale tak jak redaktor powiedział, że wszystkie nasze zagrania i wszystkie nasze sytuacje w meczu są tylko i wyłącznie spowodowane naszymi umiejętnościami taktycznymi i technicznymi, także no na pewno troszeczkę boli ta czerwona kartka. No ale tak jak powiedziałeś, no czasami faule brutalne się zdarzają, no mam nadzieję, że już więcej takiego brutalnego zagrania w twoim wykonaniu nie będziemy widzieć. No mam nadzieję, że tak. No, chciałbym tylko pozdrowić tego chłopaka w szpitalu, bo mam nadzieję, że tam nic poważnego nie jest. No dobrze, Grzesiu, odpoczywaj. Widzimy się później. Powodzenia. Panoczek z nami nie chciał rozmawiać. Lecimy dalej. Może wejdziemy teraz do pokoju niepolskiego, że tak powiem, a więc Litwin z Ukraińcem, tylko musimy poszukać, gdzie oni są. Ale chyba są tutaj. Zapukamy. No, chłopaki są, pewnie rozmawiają po polsku. Cześć panowie. Cześć Tadeusz. Widzę poważna kontuzja, zdarta noga. No dobrze. Tadziu, no chciałbym tutaj porozmawiać z tobą, jak się dogadujesz z Aleksem, bo nie wiem, Aleks po polsku troszkę kaleczy. Jak się w ogóle dogadujecie w pokoju? Spokojnie, po rusku bardzo spokojnie. Aleks dobrze po rusku, ja też dobrze. To... Czyli dajecie radę, tak? Oczywiście. Powiedz mi jeszcze, bo tutaj rozmawiałem przed chwilą z Małym, mówił, że Aleks jest troszkę zmęczony, czy wiesz, tutaj nie widać jakichś oznak zmęczenia w pokoju, nie mdleje. No, on ciągle śpi, ja z nim nie mogę pogadać po rusku, nie? Zawsze on tylko słucha i wraca z treningu, po obiadu od razu śpi. Aleks, no nie, no czekaj, to musisz to wszystko wyjaśnić, jak to jest, czy wiesz, czy ty w nocy po prostu nie śpisz, nie wiem, działasz innym systemem i w dzień odsypiasz, może gdzieś wychodzisz, no to wiesz, to nie wyjdzie, to wytniemy. Powiedz, jak to jest z twoim zmęczeniem? To jest właśnie taki ruski system, nie, żeby spać w dzień, a w nocy działać właśnie... Wychodzi za ciebie. Ale to co, tatkowi coś dosypujesz do herbaty wieczorem, żeby spał dobrze i wiesz, wtedy nie widzi? Tadek jest taki, że nie muszę mu nic dosypywać, także... Śpi od razu, tak? Śpi od razu, bo ostatnie parę dni przeżywa taki dość mocny kryzys. Nie widać po nim, co ty. Fizyczny. No, ale wiesz, zostawię tu w pokoju ten kryzys, nie? Jak wychodzi, to już... Robi wygląd, że wszystko jest w porządku, a tak naprawdę to... A powiedz jeszcze, jak tam treningi z trenerem Szczęsnym, bo tam widzimy, że padają takie głosy, że jeden dzień mega ciężki i cztery plaże. Nie, no w sumie jest w porządku, nie? No dobra odpowiedź, trener to pewnie zobaczy. Trzymajcie się, chłopaki. Dobra, jesteśmy przed kolejnym pokojem, zobaczymy, kto tutaj jest. Proszę. Jest silna ekipa. Koledzy, bierzcie się, rozłączcie się, bo tutaj poważne pytania będą przed wami. Poważne pytania będą teraz. Tu jest ten silny, młody pokój, nowa siła korony. Rawcyk, no powiedz, jak ci się podoba na obozie, czy wiesz, chciałbyś coś zmienić, no bo wiesz, no twoje wskazówki mogą być, wiesz, odniesieniem do tego wszystkiego i możemy coś zmienić na tym obozie. Nie, bardzo mi się podoba na obozie. Ciężko trenujemy, no ale na tym to wszystko polega, no i oby do przodu, później to zaprocentuje w lidze. No dobrze, czyli sugerujesz, że możesz być w tym sezonie mocnym punktem naszego zespołu? No nie wiem, jak to tak odebrałeś, to niech tak zostanie, nie? No dobrze, trzymam cię za słowo. Przeczał z tobą. No dobra, papaj, teraz do ciebie pytanie. Bo powiem ci, że widziałem cię ostatnio na śniadaniu, troszkę niewyspanego,
A więc nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że tak obciążenia są duże, czy może jakieś nocne wyjście było z pokoju. Nie poznałem jeszcze tych klubów w Biarocinie, jakie tutaj są. Treningi są dosyć mocne, trzeba dużo spać, żeby zregenerować organizm. A to zaspanie pewnie spowodowało to, że gorsza noc była za mną i tak wyszło po prostu. No ale widzę tutaj, zobacz, nakręć chłopaki, wiesz, profesjonaliści amolem się smarują odżywki. Dobrze, dobrze, widać, że chcą w tym sezonie namieszać trochę w naszym składzie, a więc trzymam kciuki i dzisiaj macie wolne. Zejdź z kadru, Liz. Liz, idź stąd. O, jest Mati, elegancko, nasz człowiek, który nam tutaj dużo pomaga na zgrupowaniu, bez niego by było naprawdę ciężko to wszystko ogarnąć. Mati, jak ci się tutaj podoba i jak współpraca układa się z nami? Współpraca układa się bardzo dobrze, bardzo mi się tutaj podoba, wszystko jest dograne na ostatni guzik, mamy bardzo dobre warunki i myślę, że wyciągniemy bardzo korzystne osiągnięcia z tego. A mam jeszcze takie do ciebie osobiste pytanie, bo trener tutaj ci raz zaufał, trenowałeś z nami, powiem ci, że dwie wrzuteczki z prawej nogi, obawiam się już o plac i nie wiem, kurde, czy będziesz próbował sił w naszym zespole, czy na razie jeszcze odpuścisz? Na razie jeszcze odpuszczę, miałeś bardzo dobry sezon, także myślę, że nie trzeba tutaj robić rywalizacji dodatkowej. Jest grupa też chłopaków młodszych, nawet ode mnie, którzy mogą sobie dobrze poradzić na tej pozycji, także myślę, że damy radę. Jest duże pole do popisu dla innych zawodników. To cieszy, mój człowiek. Dzień dobry. No tutaj prowadzona rozmowa, gorąca linia pewnie, małego. Czy możemy się zająć chwileczkę, czy nie? Czy tak ważny telefon? No, pokazał charakter, rozłączył się, nie wiadomo z kim rozmawiał, ale nie wnikamy. Dobrze. Mały, wiesz co, zadam ci takie pytanie, mam nadzieję, że nie będziesz zły na mnie i później nic nie będziesz tam, wiesz, nóg przetrącał. Powiedz mi, bo zastanawiam mnie twoje powroty z treningu, że tak idziesz delikatnie wygięty. Czym to jest spowodowane? Czy to jest po prostu, że te obciążenia są tak duże, czy po prostu taki ma styl chodzenia? Może nie tyle co styl chodzenia, ale organizm przez pół roku odzwyczaił się od upadków i tutaj ta ilość tego wszystkiego się namarstwiła i problemy mam i z żebrami i ze wszystkim po kolei, cały układ kostny zawodzi zdecydowanie. No to dzisiaj ewidentnie jest trening pod ciebie w wodzie, czyli wiesz, no martwię się, nie wiem, czy z kamizelką cię nie wrzucimy do tej wody, żebyś się tam nie utopił. Nie, tutaj akurat na tym froncie mogę podjąć pojedynek z każdym i tam czuję się jak rybka w wodzie. Czyli dobra, dzisiaj zakładamy deski do wody. No niekoniecznie, damy dobra. Radę. Dobra, trzymaj się mały. Na razie. No jesteśmy teraz u maserów. Łuki nam tutaj, profesor Miller coś zaraz nam zarzuci jakiś wykład o rozciąganiu, może o jakichś ćwiczeniach, ale tak poważnie mówiąc, powiedz Łuki, jak to wszystko wygląda pod względem medycznym, czy wszystko jest tak, jak byś sobie życzył? Jak najbardziej wszystko jest ok. Chłopaki przychodzą, odnawiają się, my staramy się dać sobie wszystko, miejmy nadzieję, że przełoży się to na ligę. No dobrze, tylko tak, wiesz co, chodziłem po pokojach, pytałem, jak to wygląda i mówili, że coś twoje ręce są strasznie ciężkie, że Lisu był u ciebie i mówi, że już nie może chodzić na pachwinkę, tak go ugniotłeś. No co zrobić? Żeby było lepiej, musi trochę pocierpieć. Ale ręce mam, jakie mam także. Ważne, że pomagają, a więc elegancko. Dokładnie. Trzymaj się, Łuki. Zaraz wejdziemy do kolejnego pokoju. Zobaczymy, kto jest. I jest Jowa, ale... Jowa! Czekaj, chodź.
Może jakąś piosenkę nam zaśpiewasz, Jowa, czy coś? Jowa, dobra, to powiedz tylko jak ten, jak na obozie. Dobrze, zmęczony? Bardzo dobrze, cieszymy się, że jutro jedziemy do domu. Czyli wyczerpująca odpowiedź Jowy. Jeszcze pogadamy z Wukiem. Wuko, powiedz jak tam w pokoju, czy Jowa ciągle śpi, czy wiesz, czy robi pompki, czy tam, nie wiem, rzuta granatami, jak on tam w ogóle funkcjonuje. Znaczy, wiadomo, że każdy z nas dwóch czeka, aż ten jeden wyjdzie z pokoju, żeby później, żeby znalazł trochę spokoju dla samego siebie, porobił różne rzeczy, na przykład ćwiczenia lewej, prawej ręki, różne rzeczy. To cieszy, bardzo dobra odpowiedź Wuka. To by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w Kielcach, może na następny obóz też uda się coś fajnego zrealizować.